Barbara uśmiechnięta jest, bo wiesz, jest bardzo śmieszny. Mianowicie pierwszy raz opiekunką, moją przyjaciółką, pokłóciłyśmy się z głupiego powodu, jak to zwykle bywa. Ale chodziło o to, że pani opiekunka jest taka bardzo honorowa i nie chce w ogóle u mnie nic jeść. I ja zadzwoniłam do niej rano. Nie wiedziałam, że ona sobie prawie śniadanko zrobiła i bardzo jej przeszkodziłam tym. I pytam się, czemu nie zjadłaś chociaż tego banana, który ci zostawiam? A ją tak na złości wzięło, bo odstygła i pyszna jajczyca. I zaczęła krzyczeć. Pierwszy raz ją usłyszałam krzyczącą. Tak się zdenerwowałam, że aż napisałam wiersz z tego powodu. I piszę tak, 12 maja. Mam głowę zmytą, przyda mi się. Brakło cierpliwości do mnie. Tak głośno mówiącej żony jeszcze nie słyszałam. Basia. I w nawiasie to pewnie przez smak na tę stygnącą jajeczniczkę. Jak dwie dziewczynki. Obrażanie się skończyło, już dobrze się wszystko ułożyło. Siedzę więc u lekarza, który wcześniej nie odbierał w ogóle telefonu do 11 godziny. Fryzjer też nie odbierał telefonu, nie wiem jak się to stało, ale już jest na jutro zamówiony. Nawet nowy znajomy sąsiad taksówkarz w sobotę na wycieczkę zaproszony. Mianowicie do męża jeżdżę co tydzień. W sobotę lub w niedzielę. Jedziemy jak ostatnio razem do Kazia, posiedzę z nim długo, a z powrotem przywiezie mnie do domu moja wnuczulka Natusia. Dokąd nie zadzwonił telefon od mojej pocieszki, czyli od mojej przyjaciółki, nikt nie odbierał ode mnie telefonu. Cisza. Czułam zawsze, że mój skarb ma coś z wróżki. Jak zaczaruję, to się wszystko psuje. Dobrze, że pewnie po przemyśleniu odczarowała, bo sobie musiała przeanalizować i wszystko, co było dla mnie okrutne, bo ja się tego nie spodziewałam, odwołała. Radość wróciła, słońce przyświeca, a to ci heca. Życzę ci więc, Elusiu, na dzisiaj, tobie, której się zawsze wszystko udaje, prawie tak samo jak wróżce z bajek, dużo zdrowia i miłości i do Basi cierpliwości. Basieńka, dziękuję.